Rozdział 23. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Przeszliśmy przez próbę rozdziału 22, poświęcenie Izaaka. Ta próba była naprawdę ważna i zmieniła wszystko w życiu zarówno Abrahama, jak i Izaaka. Po tak dogłębnym oczyszczeniu historia Abrahama ciągnie się dalej, ale już na spokojniej, na zdrowszych podstawach. Rozdział 23 opowiada nam o śmierci Sary w Hebronie w wieku 127 lat. Jest ona jedyną kobietą w całej Biblii, o której jest podana informacja, ile lat dożyła. Podkreśla to ogromny szacunek, jakim otaczano żony Abrahama. Tak naprawdę w hebrajskim oryginale jest to dziwnie sformułowane. Jest w nim napisane, że Sara miała 100 lat i 20 lat i 7 lat chwili śmierci. Rashi, ten wspaniały komentator biblijny z XI wieku, tak to wytłumaczy. Słowo i powtarza się przed każdą liczbą, aby zwrócić naszą uwagę na każdy z tych składników. W wieku 100 lat Sara była taka, jaką była w wieku 20 lat, bo jak większość kobiet stała się matką. W wieku 100 lat stała się znów piękna. Natomiast w wieku 20 lat Sara była taka sama jak w wieku 7 lat. Bez grzechu. W tradycji żydowskiej Sara jest jakby nową Ewą. Bez grzechu. I to z niej narodzi się ten Boży lud, który od początku miał pochodzić od Ewy. Abraham pogrzebie Sarę w Hebronie. Wykuje w skalę nowy grób. To znak, że otwiera się nowy ród. Nie zostanie ona pochowana w Beerszebie, bo miejscowość ta leży na ziemi filistyńskiej, ale w Kanaanie, w kraju obiecanym, na polu należącym do Kananejczyka o imieniu Efron, który chce podarować je Abrahamowi. Ale Abraham odmawia. Chce je wykupić, żeby własność była bezsporna i nie była w przeszłości nigdy podważana. Dlaczego Efron tak bardzo chciał podarować to pole? W owym czasie jego kraina nie miała jednoznacznego opiekuna politycznego. Czasy były dość niestabilne, a osiedlanie się koczowników było mile widziane. Poza tym Abraham, ze względu na swoje pochodzenie z Ur, stolicy Imperium Sumeryjskiego, powyżej link do odpowiedniego odcinka, był jednym z ważniejszych miejscowych władców. Tak przynajmniej przekazuje tradycja ustna. Gest podarowania ziemi w prezencie był znakiem przyjaźni ze strony Efrona, a nawet pewną formą hołdu. Ale Abraham wolał pole kupić, żeby własność była niepodważalna na zawsze. Życzę owocnego słuchania. Rozdział 23. Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakiwać. A potem powstawszy, odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do potomków Cheta z taką prośbą. Choć mieszkam wśród was jako osiadły przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, abym mógł pochować moją zmarłą. Potomkowie Cheta dali taką odpowiedź Abrahamowi. Posłuchaj nas, panie. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie wyróżnionego przez Boga. Pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twej zmarłej. Wtedy Abraham powstał i oddawszy pokłon ludowi kraju, potomkom Cheta, zaczął do nich tak mówić. Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście za mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola. Za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was
grób na własność. Efron Hityta, który siedział wśród swych współplemieńców, odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta. Nie, panie mój, posłuchaj mnie. Pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci. W obecności moich współbraci daję ci ją. Pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham, oddawszy pokłon ludowi kraju, oświadczył Efronowi wobec zebranych. Raczej ty zechciej mnie posłuchać. Daję pieniądze za to pole. Przyjmij je ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą. Panie mój, posłuchaj mnie. Ziemia warta 400 syklów srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności potomków Cheta. 400 syklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama w obecności potomków Cheta i wszystkich, którzy wchodzili w bramę miasta. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w Hebronie, w pobliżu Mamre w kraju Kanaan. Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od potomków Cheta do Abrahama tytułem własności grobu.